Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj zestaw piaskolina, farby, piekarnia. Dwa zestawy Sound Paint, czyli piasku, po którym można malować. Występuje on w dwóch rodzajach. Dlaczego? Bo to jest taki klasyczny piasek kinetyczny, który można malować dodatkowo, bo ma zestaw farb. O, tak wygląda ten zestaw farb. A ten można dodatkowo wypiec w piekarniku, dzięki czemu uzyskamy trwałą konstrukcję, którą będzie można potem pomalować. Od czego tutaj zacząć? No może zacznę od tego, który można piec. W zestawie nie ma foremek, ale jest dużo akcesoriów do rzeźbienia, do układania, takie szpatułki drewniane zakończone w różny sposób. Wezmę trochę piachu, bo w środku jest taka wielka jego paka. Tak wygląda piasek. Jest dosyć sypki, ale to tylko pozory, bo jeżeli go upieczecie, jest miękki i wygodny, a jak go upieczecie, zamienia się w twardą konstrukcję, która się nie rozpada, która jest po prostu ciałem stałym. Oczywiście można ją oszlifować delikatnie, ale po prostu zostanie ten wzór, który ułożyliście, taki zostanie. Pokażę Wam troszkę, jak się zachowuje ten piasek. Troszeczkę się rozpada w rękach, ale jak najbardziej wszelkie cechy piasku kinetycznego ma. Możemy go tutaj rzeźbić, ręcznie układać, możemy wziąć foremkę, ona nie jest w komplecie, ale na pewno w domu coś macie, czy tam od mamy pożyczycie coś do pieczenia ciasteczek, czy macie w jakichś innych zestawów, nie wiem, nawet jakieś może foremki do piasku się ostały. No i bardzo dokładnie to odzwierciedla kształt i wiecie co, nawet się trzyma tak po wyjęciu z foremki. No i to wkładamy do piekarnika, a potem mamy taką, mam taką rybkę, a nie, mam żółwia na przykład. Mam takiego żółwia, którego można pięknie pomalować. I co? I może pomalujemy jakiś taki kawałek, schowam tą całą resztę. Do malowania, porządeczek trzeba zrobić, do malowania mam takie śmieszne gąbeczki, którym łatwiej można rozprowadzić kolor. Tu mam kilka takich wzorów już pomalowanych, na przykład to serduszko albo taką wieżę. No, dzieła sztuki naprawdę klasy wyjątkowej. To są farby, zobaczymy jaką mają konsystencję. Tutaj z boku trochę sobie wycisnę takiego koloru. No taki gęsty trochę plakatówka, więc mogę ją nałożyć. W ogóle tak mogę też malować, zostawiając już taki kształt, ale mogę też sobie wziąć właśnie gąbeczkę i delikatnie rozprowadzić na niej kolor. Czy nawet taki sposób przejeżdżać jak zwykłym pędzlem, albo zostawić takie delikatne jakieś, nie wiem, nawet kształty, wzorki. No i potem po upieczeniu ten kolor zostaje już przy naszej masie. Ta-dam. Dobrze. A teraz ten piasek, który nie zatrzymuje swojej faktury. Zestaw jest bardzo, bardzo podobny, bo też mamy zestaw tych pięciu farb. Mamy zestaw tych wszystkich akcesoriów do malowania i do rzeźbienia w piachu. No i sam piasek. Czekajcie, zrobię sobie porządek. Czu, czu, czu. No dobrze. I mamy ten piasek kinetyczny. Jest go naprawdę bardzo dużo. Zerknijcie tutaj do pudełka. Ciężki? No, w kilka osób na pewno można się bawić. No ale ja tu mam taką małą próbę. On jest taki bardziej lejący się od tego. Takie zrobię Wam porównanie. Ten jest taki bardziej kruchy, delikatniejszy, ale mniej przyczepny. Ten jest taki glutowaty. Och, aż po prostu rozpływa się między dłońmi. No i jak najbardziej możemy sobie wymyśleć jakiś kształt. O, cała się usmarowałam, no, ale to się łatwo zmywa, więc nie ma stresu. Mogę sobie coś wykombinować i tak samo pokolorować tymi farbami w dowolny sposób.
Tutaj bardzo mi się podoba na opakowaniu, jest tort. No ciekawa jestem, jak się obdarowany takim tortem zdziwi, to jest świetny na dowcip urodzinowy, jak nagle rozkroi piasek, zacznie się wysypywać. No ale zobaczcie, taki gotowy tort naprawdę wygląda, efektownie robi wrażenie. No i co? No i potem pomalowałam, zrobiłam. Ta-da! No i mogę to wszystko zmiksować i tego koloru nie będzie widać, tak? Jakiś tam delikatny pozostanie, a tu są dzieła wykonane wcześniej, pomalowane. No, oczywiście trzeba je bardzo delikatnie traktować, aż się boję tej wieży podnieść i najlepiej na jakimś twardym elemencie trzymać, sztywnym, płaskim, żeby się nie rozpadły w dłoniach. No ale myślę, że zabawy jest masa i w sumie to taki pierwszy zestaw z piaskiem kinetycznym, który można samodzielnie kolorować i po prostu po nim malować, a to tylko rozkręci Waszą kreatywność, więc życzę świetnej zabawy i obyście dostali w prezencie taki świetny boks albo do pieczenia, albo po prostu do malowania. Dobrej zabawy!